Dzień dobry. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z profesorem Bogdanem Szklarskim, amerykanistą, dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Nie pomyliłam nazwy? Nie, wszystko Nie, bardzo wszystko dobrze. Tak. I jak się Państwo domyślacie, będziemy rozmawiać o kampanii wyborczej amerykańskiej, która właśnie wkroczyła w ostatnią fazę. Tradycyjnie tak. Od Labor Day do dnia wyborów dwa miesiące. Za trzy tygodnie odbędzie się pierwsza debata telewizyjna z udziałem kandydatów. Wybory odbędą się 8 listopada. Chwilę potrwa liczenie wyników. No i zostanie wyłoniony 45. prezydent Stanów Zjednoczonych. Zanim porozmawiamy o tej kampanii, czy możemy chwilę pomówić o tym w ogóle, jak wygląda system wyboru prezydenta w Stanach Zjednoczonych, bo różni się on na przykład od wyborów francuskich, no nie mówiąc już o polskich, tak? Rola też jest inna. Zdecydowanie się różni. Dzień dobry. Witam panią i państwa. Bo to jest tak, jak wszystko w Ameryce jest inne, albo większe, albo inne, to system wyborczy oczywiście też jest inny, bo ci z państwa, którzy być może śledzą wybory, to przeważnie opowiada się o tym w mediach, patrząc na te procentowe wyliczenia, kto prowadzi i tak dalej. To jest dość mylące, bo my wtedy patrzymy na wszystkich Amerykanów, którzy połowa popiera jednego, połowa drugiego, mówiąc. A po to, żeby zrozumieć i przewidzieć wynik wyborczy, to my musimy właśnie o tym, że systemie wyborczym powiedzieć, bo głosów nie liczymy w całych Stanach do spółki. Kto 8 listopada będzie miał więcej, ten zostanie prezydentem, tylko głosy liczy się w poszczególnych Stanach oddzielnie. Bo Stany Zjednoczone, to jeszcze z historii bierze się, zaczęły jako 13 kolonii, potem każde z tych kolonii to właściwie tak jak oddzielne państwo było. One się połączyły w jedną demokrację i później dodawano kolejne stany, ale każdy z tych stanów wchodził w ten większy układ jako taka ze własną zbudowaną tożsamością ciało, twór polityczny. I autonomią. I autonomicznie i politycznie, mając swoją konstytucję, mając swojego potem gubernatora i tak dalej. I ta autonomia jest odzwierciedlona w federalnym systemie władzy, taki jak mamy w Rosji czy w Niemczech, tylko że w tej Ameryce to jest rozciągnięte na wszystkie właściwie formy polityki i w wyborach szczególnie odzwierciedlone. To znaczy formalnie wyboru prezydenta dokonuje kolegium elektorskie. Nie wyborcy 8 listopada, tylko w grudniu kolegium elektorskie. I kim oni są? A elektorzy jest tych elektorów tylu, ilu jest członków kongresu z danego stanu. Czyli każdy stan ma dwóch senatorów, plus tylu członków Izby Reprezentantów proporcjonalnie do wielkości stanu, więc największa czyli Kalifornia liczby ma ludności. Liczby ludności, to oczywiście. Czyli Kalifornia ma tam 55 elektorów, a najmniejsze stany mają 3 tylko i takich stanów jest tam 7-8, które mają. Więc żeby zostać prezydentem, trzeba mieć 270 głosów, bo elektorów jest 538, więc żeby mieć większość, trzeba mieć 270 głosów elektorskich i liczymy je w każdym stanie osobno. Czyli 8 listopada głosują obywatele w każdym stanie, liczymy te głosy i patrzymy, kto w którym stanie zwyciężył i elektorzy z danego stanu powinni, nie muszą, ale historycznie zawsze tak się dzieje, że tak robią, głosują na tego kandydata, kto zdobył większość w danym stanie. Większość, nawet nie musi mieć połowy, wystarczy, że ma więcej niż ten drugi. I w grudniu kolegia elektorzy w każdym ze stanów, oni też nie zbierają się w jednym miejscu w Stanach Zjednoczonych, tylko w każdym ze stanów, oddają głosy, które są później zbierane do kupy i mamy z tego wynik wyborczy. 8 listopada oczywiście będziemy mogli przewidzieć, kto wygrał, z tego względu, że elektorzy głosują, tak jak
wyborcy w danym stanie, aczkolwiek mówię, nie muszą. To jest taki ciekawy system i dlatego my nie mamy kolegium elektorskiego w jednym miejscu zebranego, bo mogłoby im przyjść do głowy, że żaden z kandydatów, a w tym roku to mogło właśnie by tak być, że żaden z tych kandydatów nie jest lubiany, chciany, popularny. No trudno, partie wysunęły takich, no to na takich głosowaliśmy, ale może jest to jeszcze lepszy. I kogoś... elektorom by wolno było wybrać taką osobę na prezydenta. Ale to się nigdy jeszcze nie zdarzyło. Nigdy się nie zdarzyło i nie zdarzy się... Tym razem też nie. I tym razem również się nie zdarzy. Więc elektorzy oddadzą głosy w grudniu, 270 potrzeba. Jeżeli państwo chcecie, jeżeli ktoś by chciał śledzić wybory amerykańskie, to bardzo ważne, żeby śledzić wybory w poszczególnych stanach i to szczególnie w takich stanach, które są wątpliwe. Czyli te swing states, tak? Tak zwane swing states, tak. Stany, które zmieniają swoje głosowanie. Patrzymy na perspektywę tam 23-30 lat i widzimy, że pewne stany są zdecydowanie czerwone, czyli republikańskie, tu trzeba ostrzec tak. Oglądających politykę, a nie czytających, tak. Że kolory w Ameryce są odwrotne. W Europie kolory są niebieskie, zarezerwowane dla błękitnej krwi szlachetnej i to jest ta konserwatywna strona, a czerwony dla lewicy krwisty. A w Ameryce jest odwrotnie. Republikanie są czerwoni, potencjalnie bardziej prawicowi. Demokraci na mapie są niebiescy. Więc gorąco polecam patrzenie na mapy i spojrzenie na mapę dzisiaj pokaże nam, że tak naprawdę, zanim ten 8 listopad przyszedł, zanim się debaty zaczęły, zanim się kampania ta główna rozkręciła, to my, demokraci, mają w swojej kieszeni mniej więcej 215 głosów elektorskich, republikanie około 190 i to jest właściwie pewne. Czyli rywalizacja, popatrzmy, 270 trzeba, ja mam 220, powiedzmy, jako Hillary Clinton, to mnie potrzeba 50. I patrzę teraz na te stany, właśnie takie stany, przeważnie to są te stany niepewne. Bo w Kalifornii Kalifornijczycy mogą nawet stanie. Nie zobaczyć, że jest kampania, bo wiadomo, że Kalifornia będzie demokratyczna. I w Teksasie również pojedzie Trump, pomacha ręką, przyjedzie Hillary Clinton, bo nie można zlekceważyć wyborców. Ale tak naprawdę to ta wizyta, ta kampania niewiele zmieni, więc pieniądze, energię, uwagę poświęca się przede wszystkim na te stany, gdzie możemy zdobyć wystarczającą ilość elektorów, żeby nas przepchnąć ponad te 270. Pensylwania, Wisconsin, Michigan, Ohio. Takie stany, które Floryda, które są niepewne. Więc a dlaczego one są niepewne? To są zawsze te same przecież od lat. No bo tam jest najbardziej zróżnicowany elektorat. Społeczeństwo jest najbardziej zróżnicowane. Można powiedzieć, tam jest społeczeństwo zróżnicowane najbardziej nie tylko rasowo, etnicznie, kulturowo, ale również ekonomicznie. Każdy z nich jest taką małą pigułką Stanów Zjednoczonych i nie można powiedzieć, że to jest stan rolniczy. Rolnicze będą czerwone. Czyli będą republikańskie. Te stany, gdzie jest stany zachodniego wybrzeża i wschodniego, północno-wschodnie, to one są na niebiesko, demokratyczne. Tak. Duże miasta, dużo wykształconych ludzi po studiach, nowe biznesy, nowe technologie. To jest sfera, w której demokraci będą mieli przewagę. Natomiast to, co jest ciekawe, patrzę, to są takie stany jak Ohio na przykład, czy Pensylwania, bo to są stare stany. Stany uprzemysłowione kiedyś. Tak zwane Rust Belt to się nazywa, czyli taki rdzawy pas, gdzie jest przemysł, gdzie się stal produkuje, węgiel wydobywa, gdzie przemysł maszynowy, ciężki przemysł kiedyś, który to jest przemysłem podupadłym albo przeniesionym, bo dla biznesmena on nie jest podupadły, bo on przeniósł swoją firmę gdzieś. Natomiast dla obywateli tamto są stany, gdzie praca jest, ale zamiast pracy za $25 na uzwiązkowionej taśmie produkcyjnej, to jest praca w usługach za $10-12 za godzinę. I bez tej ochrony związków często. I bez ochrony związków tak jest, więc tam jest ta społeczność, która kiedyś
można powiedzieć, że oni byliby demokratycznymi wyborcami, ale od lat 80. takie Ohio, a nawet zresztą wcześniej, ale powiedzmy skupmy się na tym, 80. jest istotny z punktu widzenia tegorocznych wyborów, bo wtedy ujawniła się taka grupa społeczna, którą nazwaliśmy demokraci Reagana. Reagan Democrats. Czyli biali robotnicy, wykształceni robotnicy, czyli wykwalifikowani robotnicy, których praca była właśnie zagrożona tym, że najpierw na południe, a potem do Meksyku i dalej w Ameryce Południowej, a dzisiaj Chiny, Indie i tak dalej. Ten przemysł się gdzieś wyniósł i oni zostali, zarabiają dużo gorzej i są biali, w związku z czym na dodatek czują się zagrożeni tym, że mniejszości rasowe, Afroamerykanie i Latynosi, którzy kiedyś byli marginesem społeczeństwa z różnych powodów, rasizmu, segregacji to w przypadku Afroamerykanów, albo niebycia jeszcze na tych terenach ze względu na Latynosów, bo oni przeważnie na południowym zachodzie zaczynali, bo tam najwięcej tam ich było, bo tam byli, Ameryka byli, tam przyszła i włączyła ich do Ameryki, prawda? Oni nie byli imigrantami nawet. No i te grupy oczywiście od lat 60. po okresie ruchów o walki o prawa polityczne i społeczne dla mniejszości, Civil Rights Movement, który odniósł wielki sukces, efektem tego jest poprawa losu, poprawa bytu, również większa świadomość praw, większa świadomość swoich oczekiwań i wiedza na temat, jak do nich, jak je realizować, co wypiera, czy napiera na tę białą większość, męską większość szczególnie. No i to, co ci wyborcy poczuli się zagrożeni, lata 70. zagłosowali w 80. na Reagana i to była duża niespodzianka oczywiście wyborcza, aczkolwiek dla socjologów i politologów to było możliwe do przewidzenia. Ale dlaczego ja o tych demokratach Reagana mówię w roku 2016? Bo część z nich wróciła do partii demokratycznej w latach 90. poprzedniego wieku za Billa Clintona, ale oni jednak są zaniepokojeni. Oni są, to jest ta grupa, którą łatwo przestraszyć. To jest ta grupa, którą łatwo przyciągnąć populistycznymi hasłami, bo oni mają jeszcze w pamięci to, że kiedyś było lepiej, prawda? Lepiej, tak. I ponieważ w Ameryce nie jest tak dobrze, jakby oni chcieli, w związku z czym łatwiej jest po nich sięgnąć. I to jest powód, dla którego te wybory w 2016 do końca, do 8 listopada nie będziemy wiedzieli, kto wygra, bo takich grup właśnie zagrożonych, takich, które nie widzą swojej przyszłości jasno i pewnie, czyli słuchają. Czy to nic nie byłoby nic złego w tym, że słuchają. Tak, no, że podejmą prawdziwą decyzję. Słuchanie, tak? I podejmą decyzję. Tyle, że niestety charakter kampanii współczesnych jest taki, że o głosy tych, którzy mogą przenieść się z demokratów na republikanów, czy głosy jeszcze jednej grupy, o której nie wspomnieliśmy jeszcze, czyli niezależnych wyborców, których jest ponad 1/3, czyli tych, którzy w sercu tu nie są ani demokratami, ani republikanami, czyli takimi, którzy idąc do punktu głosowania nie zaznaczają na maszynie głosującej, jest taka możliwość w większości przypadków, to też jest zawiłe strasznie, wybory są organizowane przez stany, przez partie w Stanach, różnorodne maszyny do głosowania, jakbyście Państwo zobaczyli, ile różnych typów maszyn, różnych sposobów głosowania w Ameryce jest, ale wracajmy do tego. Można zaznaczyć według partii, demokrata, i wtedy wszystko, demokraci będą zaznaczeni, albo republikanin, ale głosujący niezależny, teoretycznie z punktu widzenia teorii demokracji, najlepszy wyborca, jaki może być, bo to ten, który myśli, zastanawia się,
ma wątpliwości. Może zaznaczyć gubernator demokrata, prezydent republikanin, kongresmen. Kongresmen mój stary, niech będzie demokrata, a sędzia sądu stanowego najwyższego republikanin. Właśnie, bo może trzeba powiedzieć, że co to są za wybory tego dnia. 8 listopada ludzie, my się koncentrujemy na wyborach prezydenckich. No jeszcze czasem wspomnimy o wyborach do kongresu. Prawda? Ale tak naprawdę, proszę Państwa, to jest szczególny, niepowtarzalny system polityczny, bo urzędów z wyboru w Ameryce, jakby tak zadać pytanie, nie chcę Pani zawstydzać, więc nie zadam tego pytania, bo nie wiem, czy... Byłam na Pana wykładzie parę lat temu. Proszę Państwa, popatrzmy tak, super analogia u nas w Polsce. Na poziomie krajowym, na poziomie krajowym wybieramy parlament, prawda? Ale nawet premiera nie wybieramy. I prezydenta, czyli jedną osobę. Tak. W Ameryce na poziomie krajowym wybieramy parlament, kongres 535, 100 senatorów, 435 w Izbie Reprezentantów i jednego prezydenta, i jeszcze wiceprezydenta, czyli dwóch, prawda? Czyli jest jasność. I nic więcej. Ale jak zejdziemy na poziom stanowy, i lokalny w Ameryce, czyli tu się robią różnice, województwo. I teraz tak, w urzędach wojewódzkich wszystko zmianowania w Polsce, administracja zmianowania, nawet wojewoda jest niewybierana. No przede wszystkim jest zmianowania wojewoda i on potem... W Ameryce mamy ponad 520 tysięcy różnych stanowisk wybieralnych, sędziowie, szeryfowie, koronerzy, też w Polsce też takie słowo teraz, czy ci, którzy zbierają zwłoki z ulicy, kuratoria, mnóstwo, 520 tysięcy stanowisk w lokalnej i stanowej władzy, również sądowniczej, wybieranych. Blisko ludowej demokracji, i można powiedzieć, temu, dużo bliżej także, niż... Także to taka uwaga na stronie. Dlaczego Amerykanie, którzy są w tym roku nieszczęśliwi z powodu oferty partii, którą dostali, ani Hillary Clinton, ani Donald Trump nie wywołują specjalnie pozytywnych emocji, to jednocześnie nie załamują rąk, że to koniec demokracji, że to, bo to nie są jedyne wybory. To oni mają świadomość, że to, co dotyczy ich życia, w znacznie większym stopniu zależy od tego, kto lokalnie i na poziomie stanu będzie wybrany, a nie w Waszyngtonie. W związku z czym sfrustrowani, tak, ale jednocześnie nie załamujący rąk, że ta demokracja zeszła na psy, co też te nasze partie nam w ofercie dały. Czyli... No bo to świat dużo bardziej załamuje ręce, tak? W jakim sensie, bo te wybory lokalne... Oczywiście świata nie interesuje, kto jest gubernatorem, a kuratorem kto kuratorem i koronerem i tak dalej, oczywiście. I świat zresztą często bardzo nie wie o tym, że tak demokratyczna jest amerykańska demokracja. Czasami zresztą mówimy za dużo demokracji w tej demokracji. Czyli liczenie głosów w poszczególnych stanach oddzielnie, sumowanie w kolegium elektorskim, 270 do wyboru, ale to nie koniec amerykańskiej demokracji. Wybieramy jednocześnie kongres, co też jest ważne. Bo ale nie wszystkich, prawda? To jest system prezydencki. Wybieram jedną trzecią senatorów, żeby była jakaś ciągłość i wszystkich członków Izby Reprezentantów co 2 lata. Znowu cecha szczególna amerykańskiej polityki. Nie ma takiej demokracji, która by kazała swoim członkom parlamentu co 2 lata ubiegać się o reelekcję. Czyli poddawać się weryfikacji w gruncie rzeczy swoich własnych wyborców w swoich stanach. To czysta teoria. Tak. Tak, że co 2 lata wyborcy mogą powiedzieć, czy ja dobrze wykonuję swoją pracę. I założenie ojców założycieli było takie 230 lat temu, że wyborcy, że to będzie mechanizm kontroli wyborców nad elitą. No w praktyce to nie działa w ten sposób, ponieważ, i tu jest paradoks, można by mówić długo o amerykańskiej demokracji, ale często byśmy wtedy używali te słowa paradoks, bo poparcie czy wsparcie dla kongresu jako instytucji w Waszyngtonie jest bardzo niskie.
Wyborcy powszechnie uważają, czy obywatele już nie tylko wyborcy, bo połowa Amerykanów głosuje. Ta frekwencja wyborcza w Stanach Zjednoczonych jest bardzo niska jak na demokrację. Możemy zresztą porozmawiać o tym, dlaczego. Poparcie dla sposobu działania w kongresie 15, 18, 20%, a czasem 7%. Niskie, bardzo niskie. Instytucja uznawana za powolną, podzieloną, skłóconą, przegadaną. Wiele z tych rzeczy pasuje również do naszego parlamentu, więc można się odnieść do tego. Czy to można? No dobrze, jak patrzymy na badania, no to znaczy, że wyrzucą tych gadające głowy, tych, którzy są wyalienowani, nie rozumieją obywateli i tak dalej. Nic takiego się nie dzieje. Procent reelekcji kongresmenów, którzy ubiegają się o ponowną kadencję, jest niesamowicie wysoki. To jest 95% tych, którzy chcą na drugą kadencję być wybranymi w Izbie Reprezentantów. Oni są wybrani. Około 85-90% senatorów na kolejną sześcioletnią kadencję. Czyli mamy do czynienia z takim sposobem rozumowania obywatela amerykańskiego, który idzie głosować. Waszyngton nie rozumie obywateli. Waszyngton, w tym roku to szczególnie słychać, prawda? Tak. Waszyngton jest wyalienowany, to jest jakaś grupa wzajemnie, jakiś układ i tak dalej. Nie lubimy tego. Jesteśmy antyestablishmentowi. Ale mój kongresmen, czy moja pani kongresmen, kongreswoman, jest świetna. I ja ją chcę z powrotem. Ale reszta, tak mówię, dno i wodorost. I to jest paradoks oczywiście, i z prawda? Takich, prawda? Ale się składa dlaczego cały o tym ten mówię? Kongres. Bo rozmowa jest o wyborach prezydenckich przede wszystkim. Ale ten prezydent, który będzie wybrany jesienią, musi współpracować z kongresem, bo system prezydencki jest tak skonstruowany, że wybory prezydenckie są niezależne od wyborów w kongresie. To znaczy, one odbywają się jednocześnie. Ale ten głos serca, który jest ważnym, i emocje, które są ważne w akcie głosowania, to są jakby dwa różne bicia serca. Jedno dotyczące kongresu, a drugie dotyczące prezydentury, więc można sobie spokojnie wyobrazić sytuację, że na republikańskiego kandydata na prezydenta głosuje ktoś, ale nie głosuje na republikanina do kongresu czy do Izby Reprezentantów. No już tak zresztą bywało, tak? To zresztą to jest. Także prezydent, w tej chwili jest taka sytuacja, że republikanie mają kontrolę nad obiema izbami kongresu, a prezydentem jest Barack Obama i to jest sytuacja właściwie normalna. My nawet nie używamy terminu, w Europie mamy na to termin kohabitacja. Mieliśmy to w Polsce, przerabialiśmy prezydent z jednej partii, większość parlamentarna i premier z innej partii. W Ameryce nie ma premiera, bo prezydent jest władzą wykonawczą, jest szefem rządu. To jest sytuacja normalna. I w jakiś sposób, znaczy w pewnym sensie ona spowalnia amerykańską demokrację. Powoduje, że przepchnięcie ważnej ustawy, ważnej zmiany, którą by prezydent chciał zainicjować, jest bardzo trudne, bo kongres nie jest zobligowany do współpracy z prezydentem. Wybierane niezależnie kandydaci do kongresu zbierają własne pieniądze, budują własne organizacje wyborcze, używają etykiety partyjnej, ale bardzo często ci, którzy siedzą tam już od lat, tą etykietą jest ich nazwisko, a nie to, czy to jest demokrata, czy republikanin, nie kolor, prawda? W związku z czym prezydent, który jest nowo wybrany na 4 lata, liczy że zapewne na 8, stoi w dniu 20 stycznia, gdy jest inauguracja, zbiera się tam przed wyborcy, zaproszeni goście i tak dalej, kongresmeni i tak dalej, ale oni nie wsłuchują się tak, a co on powie, to jest dla mnie wytyczna, co będziemy robić przez następne lata. Nie, oni sobie mogą spokojnie coś zagrać na swoich smartfonach i tak dalej, bo oni wiedzą, że ich agenda, ich plan działania jest bardziej związany z tym, co ich wyborcy w okręgu chcą, co jest potrzebne i to jest bardzo takie partykularystyczne widzenie demokracji, żeby już skończyć ten wątek, żeby nie przegadywać. Dobro
wspólne, czy dobro publiczne, public good, w Ameryce, ja bym powiedział, ono się składa z tych 535 punkcików. Mm-hmm. Tylu mamy członków, kongresu. I dopiero to się składa na obraz dobra publicznego. My widzimy sprawę inaczej. Nasz poseł, jak jest wybrany, to on ma nawet zapisane, że reprezentuje, on reprezentuje cały naród. Czyli nie swój okręg. Czyli u nas się mówi często, że odsądza się od czci i wiary posłów, którzy załatwiają dla swojego okręgu, a to most, a to pieniądze przystanek na muzeum, kolejowy. A to przystanek kolejowy i pojawia się wtedy w prasie, ale no zaraz, to nie godzi się. On jest, Polskę ma reprezentować. Amerykanie jak czytają takie rzeczy, mówią zaraz. To jest zupełnie normalne. O to chodzi właśnie. Ty masz tam załatwić przystanek, linię kolejową, uregulowanie rzeki, muzeum, pieniądze na uniwersytet. Tak. I z tych wszystkich dóbr drobnych powstaje dobro krajowe. W związku z czym, wracając do wyborów, ten wybór 8 listopada, to oczywiście jest w jakiś sposób wybór kierunku amerykańskiej demokracji, w którym ona będzie szła, no bo prezydent jest czołową postacią. On narzuca ton dyskusji. On może wrzucić łatwiej hasła. To jest ważne, to jest mniej ważne. Prezydenta się słucha. Słucha w sensie słyszy, tak? Niekoniecznie słucha, robi to, co on chce. Ale prezydent jest wyznacznikiem kierunku amerykańskiej demokracji na swoją kadencję. Jest, daje wskazówki tego, co ważne, czym będziemy się zajmować, ale jego narzędzia, jeżeli jego intencje idą w poprzek intencjom większości, która będzie w kongresie, czy to będzie z jego partii, czy nie, bo to nie jest takie ważne. Ta większość, zakładając, że wygra republikanie, na przykład Donald Trump, i kongres pozostanie w rękach republikańskich, to absolutnie nie oznacza, że Donald Trump będzie szefem republikanów w kongresie, i kongres będzie robił to, co on chciał. Absolutnie nie. Kongres ma swoją agendę, swój plan działania, swoje tempo działania i to zresztą wiele osób mówi. Tak mówili Eisenhowerowi w 1952 roku, jak zostawał prezydentem, że o, biedny Eisenhower, przyzwyczajony do służbistości, podległości, z wojskowych struktur się wywodzący generał, będzie w szoku, jak pójdzie do kongresu i powie, to musimy robić, oni powiedzą, zaraz, no, niekoniecznie. Chwileczkę, są ważniejsze sprawy, albo nie teraz, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i to samo mówimy dzisiaj o Trumpie, że Trump, który sam opowiada, Trump, który mówi, że ja załatwię jego, ja jest taki wałęsowski jest w tym ego sensie. Ego ma wielkie. Ja załatwię, prawda, jak ja będę wybrany, to ja zrobię to i to i to, to kongresmeni, przywódcy partii, tak republikańskiej, jak i demokratycznej w kongresie, słuchają tego i mówią, o, naiwny. Zanim o Trumpie i o Hillary Clinton, powiedzmy przez chwilę może o tym międzynarodowym znaczeniu, tak? Bo dla świata zewnętrznego 8 listopada no to są wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i świat patrzy z perspektywy. I świat już śledzi kampanię bardzo uważnie. W stolicach jest śledzona, tak? Są i ludzie interesujący się polityką, zwykli obywatele i ci, którzy zajmują się zawodowo. I te wypowiedzi kandydatów w kampanii, szczególnie dotyczące spraw międzynarodowych, no też nabierają dużo większego znaczenia, niż by je wypowiadał kandydat na prezydenta Polski czy nawet Francji. Pełni zgoda, patrząc na to z punktu widzenia europejskich czy zagranicznych w ogóle obserwatorów. Tyle, że sprawy międzynarodowe w wyborach amerykańskich nie mają żadnego znaczenia. Dla Amerykanów, dla tych, którzy będą głosować. Dla nas wybór prezydenta jest wyznacznikiem tego, dla nas mówię poza Ameryką, jest wyznacznikiem tego, jak Ameryka będzie traktować swoich sojuszników, jak będzie, czy będzie kontynuować swoje zobowiązania, prawda, czy jej wrażliwość na problemy światowe, jakieś ocieplenie, sprawy prawne, prawa obywatelskie, czy prawa, czy prawo międzynarodowe, czy sojusze, czy porozumienia konflikt handlowe, wojny, terroryzm i tak, porozumienia handlowe. No. Jak Ameryka będzie się zachowywać w tej sprawie? Czy będzie ciągłość,
czy będzie zmiana, prawda? Jaka zmiana? Spekulujemy godzinami, rozmawiamy o tym w telewizji, na różnych sympozjach i konferencjach i tak dalej. Jakby się temu przysłuchiwał amerykański wyborca z Ohio czy Pensylwanii, powiedział, a czego wy się martwicie? A co was to takie naprawdę? Dla mnie to jest zupełnie nieistotne, w związku z czym, gdy Donald Trump pozwolił sobie na bardzo niepokojące z punktu widzenia zagranicznych obserwatorów amerykańskiej polityki wyrażenie wątpliwości, czy sojusze, które Ameryka jest zobowiązana honorować z racji przynależności do organizacji międzynarodowych, takich jak choćby NATO. Prawda? Punkt piąty traktatu, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Trump mówi, no tak, ale ja jeszcze najpierw sprawdzę, czy ten sojusznik, którego mam bronić albo którego mam wspierać, to czy on wpłacił do kasy wspólnej składkę we właściwej wysokości, prawda? Zmroziło to sojuszników nie tylko w Europie NATO, ale wszystkich na całym świecie. Na całym świecie, tak. Tu jest Trump biznesmen. Dla Amerykanów to wcale nie było takie straszne, bo o właśnie, Tak trzeba. Donald Trump jest biznesmenem. Ameryka jest wielką korporacją. Wydaje się, że Amerykanie kupują tę narrację i mówią, tak postępuje biznes. To są nasze pieniądze, to są nasi chłopcy, to jest nasza krew i my ją wydamy. Tak jest. I my ją będziemy wydatkować i używać w sposób zgodny z naszym interesem, a dwa, wspierać tych, którzy nas wspierają, którzy tę składkę płacą. Czy to jest składka krwi, czy pieniędzy, ważne, żeby ją wpłacać. To było bardzo niepokojące i pokazujące stosunek do prezydentury Donalda Trumpa. Tutaj Hillary Clinton wśród zagranicznych obserwatorów wygrywa zdecydowanie, ponieważ ona jest synonimem ciągłości i honorowania zobowiązań, tak, i zrozumienia dla różnych międzynarodowych układów. No, to jest niesamowita ilość powiązań międzynarodowych, prawda? My czasem się dziwimy, dlaczego jednego dnia Stany Zjednoczone to mają takie zobowiązania bardziej stałe, prawda? Ale różne kraje, choćby to, co się w Syrii dzieje, prawda, stosunek Turcji do tego, Rosji, zmienne, prawda, jak to jest? No to jest taka ilość różnych wzajemnych powiązań, które wydaje nam się dopiero z Białego Domu można dobrze ogarnąć. I ci, którzy chcą się pocieszyć, że Donald Trump tylko tak powiedział, ale tak naprawdę jak on już zasiądzie w Białym Domu, to zobaczy, że jest inaczej. Być może położy nogi na stół, jak na biurko, jak to wielu prezydentów czyni. Tak. Zresztą mamy zdjęcia na ten, nie wyobrażamy sobie naszej pani premier kładącej nogi na stół, prawda? Amerykański prezydent siedzący przy telefonie z nogami na stole, na biurku jest, które zresztą ikoną jest popkultury, podarunkiem królowej Wiktorii, jest normalnością, tak, prawda? No bo to jest inna demokracja, inna jest kultura w sensie zachowań, inna kultura polityczna i tak dalej, ale oczekujemy stałości i przewidywalności Ameryki. Donald Trump tego nie daje, Hillary Clinton to bardziej daje, więc gdyby wyborcy świata mieli głosować, to zapewne wybraliby nią. Znany. Ale Amerykanie z drugiej strony patrzą, kupili tę, jak powiedziałem, narrację Trumpa, że polityka jest jak biznes. Doświadczenie w biznesie przyniosę do świata polityki. I mówię, sojusznik, wpłacasz, jesteś sojusznik. Dobrze, wyślę wiceprezydenta, pogrozi palcem twojemu przeciwnikowi. Nie wpłaciłeś? Kochany, nie usłyszysz wsparcia, prawda? Ale kim jeszcze jest Trump? Bo już właśnie powiedziałeś, że jest biznesmenem, showmanem wielkim. Ale kim jeszcze? Ten fenomen, na czym on polega? Półtora roku temu, nie wiem, kto by w zakładzie
stawiał, że on zostanie nominowany przez Partię Republikańską. No, nikt, prawda? Ja myślę, że oczywiście to... byli tacy, ale... No tak, byli tacy, Melania, którzy chcieli. Trump by postawiła no, na to i tak, sam Donald ale, Trump. To już tak, mamy dwie osoby, dwie osoby, prawda? Nie ale... wiemy, jak były żony, czy Iwanka, ale Iwanka no, pewno też tak, by postawiła. Ale, no, nie wiadomo. No jest pewnym fenomenem popkultury, gdyż jego popularność, znaczy zacznijmy od tego, że polityka jest również rozrywką dzisiaj. To nie są lata 50., gdzie polityka działa się w kuluarach, w gabinetach, a później obywatele byli tylko jakby jej odbiorcami w postaci decyzji politycznej. Dzisiejsza polityka to jest coś zupełnie innego. I Trump jest, to jest media społecznościowe jeszcze do tego doszły. Komunikacja, interaktywność, ciągła obecność w przestrzeni publicznej. Dzisiaj rywalizacja polityczna to jest rywalizacją o zawłaszczenie tej sfery publicznej. Kto głośniej, kto wyraziściej, kto ciekawiej się zaprezentuje. Treść, ta, która będzie podstawą później decyzji, jest znacznie mniej istotna. W związku z czym postacie takie jak Trump, które są głośne, wyraziste, zyskują, prawda? Bo nie jest, bo staje się w dzisiejszej polityce amerykańskiej szczególnie, gdzie ona jest szalenie spersonalizowana, gdzie partie polityczne nie są strukturami dobrze zorganizowanymi. Może powinniśmy w ogóle od tego byli również zacząć na wstępie, że słowo partia to jest coś zupełnie innego w Ameryce niż u nas. To nie jest dyscyplinowana organizacja, która podąża za wodzem. Szefem, wodzem, prawda? Kandydat na prezydenta kandydat wcale nie jest wodzem partii. Nie jest szefem partii, formalnie nawet nie jest szefem partii. A to, kto jest szefem partii formalnie, jest mało istotną postacią, bo to nie jest pierwszoplanowa postać. To jest zarządzający pewną organizacją, ale ta organizacja ma bardzo ograniczone możliwości, bo tak jak mówiliśmy, kandydaci na urząd sami znajdują pieniądze, sami budują organizacje, sami tworzą swój program polityczny, który jest w jakiś sposób zgodny z tą etykietą partyjną, prawda? Ale tam nie ma dyscypliny, tam nie ma zobowiązania do podążania za przywódcą, którym prezydent zostaje, ale w sensie bardziej symbolicznym niż formalnym. Także ta wybory to jest raczej rywalizacja między osobowościami, między postaciami, między rywalizacja różnych charakterów. I to jest fakt bezsporny i od tego nie ma ucieczki. I to nie stało się w 2016 roku. Można powiedzieć, że zaczęło się to w 1960 roku tak naprawdę, od początku telewizji, politycznej roli telewizji, prawda? Pierwsze debaty Kennedy-Nixon omówione już po stokroć wszędzie, że ci, którzy w radiu słuchali, powiedzieli, że Nixon wypadł całkiem dobrze i być lepiej niż Kennedy, a ci, którzy oglądali w telewizji, stwierdzili, że Kennedy wypadł zdecydowanie lepiej niż Nixon. I to jest dzisiaj, to jest jakby początek dzisiejszej polityki. Obrazek, słowo, ale niekoniecznie jego treść, tylko sposób opakowania, sposób wypowiedzenia. No i w tym sensie Donald Trump nam się tu pojawił jako produkt tej tendencji w polityce. Człowiek wyrazisty, jak mówię, arogancki, kontrowersyjny, ale to tylko przyciąga ludzi i którzy niekoniecznie słuchają tego, co on mówi, albo powiedzmy tak, nie pamiętają tego, co mówi, a pamiętają, jak mówi i widzą człowieka zdecydowanego, energicznego, który pogrozi palcem, który nie boi się arogancko odezwać do kogoś, żeby go uciszyć, albo nie boi się obrazić. Jest taki swojski. Jest taki zwyczajny, nie jest plastikowy,
nie jest plastikowy w tym sensie, że nie stoi za nim tłum doradców, tak, którzy mu mówią nie, rączki tak, gdzieś koszula taka, krawat taki, stań, światło tu, tego nie mów, teleprompter, czyli ta taka, trzymaj się scenariusza, jesteś zaprogramowany, żeby wygrać, prawda? Trump też jest zaprogramowany, żeby wygrać, ale nie widać tego sterowania tak dobrze i ponieważ tak wiele rzeczy on robi, które są niezgodne z podręcznikiem, bo to sterowanie to jest jednocześnie takie, no powiedzmy, utrzymanie kandydata w ramach tego, co normalne, to my nazywamy mainstreamem, prawda, tak, tego obrazka typowego, tak, to co, to jest zwyczajowe zachowanie polityka. Tu całujemy dziecko, tu ściskamy dłoń, tu wstajemy rano i stoimy przed fabryką, witamy trzecią zmianę wychodzącą, tu idziemy w niedzielę czy w sobotę na mecz i tak dalej, prawda? To są pewne rytualne, polityka ma szalenie rytualny, zrytualizowany charakter. I każde z tych wydarzeń, które wyborcy, oni tak naprawdę to mogliby, tak jak czasem są, jedziemy na wakacje i są, stoją przy w centrach, tam gdzie dużo turystów, takie plastikowe czy tekturowe postaci z wyciętą twarzą, tak, można sobie wstawić swoją twarz, prawda? To ten ta prezydent amerykański stoi taka postać, czy kandydat, tak, kandydat na prezydenta, a co 4 lata tylko ktoś wstawia swoją twarz. Trump taki nie jest. Hillary Clinton taka jest. Ona jest typowa, normalna, przewidywalna, zwyczajna. Poza tym tylko, że jest kobietą. To jest nowe, dlatego, prawda? Że taka jest, jest uosobieniem tego całego zła Waszyngtonu, bo częściowo mówiliśmy... jest to jej problem, tak. Ona jest to jedno, to, że ona jest zwyczajna, a Amerykanie chcą widzieć swoją sytuację w tej chwili, Ameryka jako coś szczególnego, niezwykłego. Czas zmiany. Czas zmiany. Hasło zmiany, Miana, które jest, tak jak w 2008 wyniosło ono do władzy Obamy. Baracka Obamy, tak tym razem jest, ponownie wraca. Zmiana. Nie chcemy, to jest z tym, że to jest zmiana nie tylko, tak jak w 2008 była to zmiana, nie chcemy już republikanów w Białym Domu, ale system, reguły, instytucje, normy zostają, rytuały zostają. Tak, w 2016 mamy zmiana, to jest dużo więcej. My mamy poczucie odrzucenia tych norm, reguł, nie instytucji, bo Amerykanie nie będą dłubać przy konstytucji. To jest świętość i tutaj to tego zagrożenia nie ma, ale zmiana w postaci odejścia od tej elity, która jest waszyngtońskiej, która tam siedzi 20-30 lat w kongresie, na różnych urzędach, przenoszą się z miejsca na miejsce. Zmiany w postaci zerwania bliskich związków między lobbystami, grupami nacisku, a decydentami politycznymi. To jest głębszy wymiar zmiany. I gdy Donald Trump mówi zmiana, to ludzie rozumieją to jako zmiana sposobu działania Waszyngtonu. Gdy Hillary Clinton mówi zmiana, on mówi tylko zmiana treści, będzie więcej, mniejszy podatek, większy podatek, dotacja na to, nie. Ona nie jest właścicielem słowa zmiana. Słowo zmiana zawłaszczył Donald Trump. W związku z czym ci wszyscy wyborcy, którzy niekoniecznie kochają go jako postać, bo on jest dziwny i kontrowersyjny, ale jednocześnie pragną zmiany, stoją przed wyborem mniejszego zła, powiedzmy w ten sposób. Czego bardziej chce? Zmiany? Znaczy, bardzo chce zmiany, ale nie podoba mi się Trump jako postać. Ale ta zmiana jest ważniejsza, więc pal 6, jak on wygląda, jak on mówi, jestem w stanie to zaakceptować, to co on mówi, bo on niesie szansę na jakąś zmianę, bo Donald Trump, jesteśmy dzisiaj rok po rozpoczęciu kampanii przez niego, bo przecież najpierw były prawybory, czyli rywalizacja o zdobycie nominacji partii w przypadku Trumpa republikańskiej, co latem się zakończyło sukcesem, to on o tym
o tej zmianie już mówi ponad rok, prawda? Sprzedał ją. Udało mu się to sprzedać wyborcom. Demokratom, pomimo że to jest bardzo ciekawe, że demokraci nie kontrolują kongresu w tej chwili, prawda? Więc mogliby mówić, że myśmy chcieli to i to i to zrobić, ale nie mogliśmy, bo kongres jest w republikańskich rękach. Oczywiście to będziemy słyszeć w kampanii i słyszymy to. Niemniej Hillary Clinton nie jest przekonująca jako kandydat zmiany. Co więcej, jako osoba, i to też takie europejskie spojrzenie, myśmy doświadczenie w przypadku polityka, to jest plus, prawda? Jeżeli wśród cech pożądanych u polityka uczciwość, doświadczenie, myśmy... Przewidywalność. Tak, oczywiście inteligencja, religijność w amerykańskim przypadku, aczkolwiek bez przesady. Doświadczenie, które jest atutem teoretycznie w 2016 może być zdefiniowane jako aha, jesteś doświadczona, bo ty siedziałaś w tym układzie tyle lat, tak. Najpierw jako żona gubernatora, no to potem jeszcze było prezydenta. Okej, to na prowincji, ale potem pierwsza dama 8 lat, potem senator przez 6 lat, potem przez 8 lat, potem sekretarz stanu przez 4 lata, prawda? Ty jesteś kwintesencją tego układu, który my nazywamy Waszyngtonem i my to chcemy zmienić. I także wyborcy, którzy bardziej zależy im na zmianie, a nie podoba, nawet im się Trump może nie podobać, ale wiedzą, że jest coś się stało w tej Ameryce, że otworzyła się w ich mniemaniu możliwość zmiany tego charakteru układu w amerykańskiej demokracji, więc być może zagłosują na Trumpa, bo oni nie zagłosują wcale nad zmianą treści, bo treści, do tego tak. Zmierzałem, rok kampanii, a my tak na dobrą sprawę nie wiemy, jaka będzie treść rządów Donalda Trumpa, gdyby miał wygrać. W przypadku Hillary Clinton my możemy sobie bardziej wyobrazić tę treść, bo to będzie ciągłość. To mogą być jakieś nieznaczne zmiany, przesunięcie środków ku bardziej sprawiedliwemu podziałowi. To będzie jej intencja. Czy kongres to zrobi, to jest zupełnie druga rzecz, prawda? Bo to były hasła jej głównego rywala z kampanii prawyborach, Berniego Sandersa, więc Hillary Clinton jest zmuszona być kandydatką tak bardziej centrolewicową, bo tam jest serce demokratów w tym 2016 roku. Ale w związku z czym jej zakres zmiany jest ograniczony, co jedni mogą być, no dobrze, to jest przewidywalność, ale z drugiej strony zakres zmiany, którą proponuje Donald Trump, nie wiemy co, wiemy, że będzie dużo, że będzie ostro, że będzie... Znaczy nie wiemy, spodziewamy się, bo tak naprawdę nie wiemy, co będzie, ale wiemy, że będzie to coś daleko posunięte zmiany, co wprowadza element ryzyka, prawda? Niepewności. I teraz tak, w Europie my sobie patrzymy na ryzyko, niepewność, lepiej nie ryzykować, prawda? To jak będę miał do wyboru niepewność, ryzyko, zagrożenie, i kandydata, który mówi, no Boże, będzie lepiej, ale to lepiej zagłosujmy na tę Hillary Clinton. To w Ameryce tak nie będzie działać, bo kultura amerykańska jest kulturą, którą cieszy ryzyko. Bo ryzyko jest widziane jako challenge, jako otwarcie nowych możliwości. Jest ta niepewność. To jest ta ważna różnica między Ameryką i Europą. Europejskie społeczeństwa znacznie bardziej stratyfikowane, wyraźniejsze, jasniejsze jest, kto jaką klasę reprezentuje, kto ma jakie miejsce w społeczeństwie, prawda? Oczywiście jest mobilność i tak dalej, ale nie mniej one są dużo bardziej poukładane. Amerykańskie społeczeństwo w tej kwestii historycznie jego rozwój wiązał się zawsze z dynamiką czy ekspansji terytorialnej, czy międzynarodowej ekspansji, czy mobilności społecznej. Tak. W związku z czym to, co nam się wydaje niepojęte, jak Amerykanie mogą
jakby powierzyć losy Ameryki i świata ewentualnie w ręce człowieka, który niesie takie ryzyko, to ryzyko dla Amerykanów może być szansą. Szansą, tak. To musimy zrozumieć, że ryzyko może być szansą, a Trump nam mówi, to jest szansa na zmianę. Na lepsze, oczywiście. Oczywiście, że będzie na lepsze, bo Amerykanie nie, w ogóle słowo zmiana nie ma innej konotacji w Ameryce, jak zmiana na lepsze. I tym wygrywa. Tym, mówiąc wygrywa, mam na myśli, utrzymuje się w rywalizacji, bo według normalnych kryteriów politologicznych, dotychczas stosowanych, jego tu nie powinno być w ogóle. Myśmy przez ten cały okres wyborczy od późnej wiosny 2015 do dziś, było szereg takich momentów, kiedy nam się wydawało, nam, czyli powiedzmy osobom, które wydaje mi się, że znają się na amerykańskiej polityce i rozumieją amerykańskie społeczeństwo, jak również Amerykanom, do wakacji w zeszłym roku. To jest taki krótki efemeryda, no hałaśliwy, głośny, ale nie ma szans. Po wakacjach to już nie wróci. Wrócił w zeszłym roku po wakacjach. No dobrze. To na razie to my tylko znamy go i jego popularność oceniamy badaniami opinii publicznej, sondażami. Ludzie często zaznaczają, czy odpowiadają ankieterom rzeczy, które... no tak, pierwsza rzecz, która im przyjdzie do głowy, ponieważ on jest hałaśliwy, głośny, widoczny, to powiedzą Trump, a nie ktoś inny. Ale jak przyjdą prawybory, tak, no to, się to będzie, muszę zagłosować, a nie tylko odhaczyć w badaniu opinii publicznej, no to już to Trump zacznie przegrywać. Nic takiego się nie stało. Zaczęliśmy się drapać w głowę, mówić, no dobrze. Ale, bo te prawybory odbywając się kolejno w różnych stanach, bo to trwa prawie przez pół roku, co chwila mówiliśmy, no dobrze, to był stan rolniczy, ale teraz pojedzie do tam, gdzie uniwersytety, tam dopiero Trump znowu wygrywa. A teraz na południe pojedzie. Południe konserwatywne, rodzina, religia, Trump ani w rodzinie bardzo rodzina, nie jest, ale trzecia żona to jest nietypowe w amerykańskiej polityce. Do kościoła to on tak specjalnie nie chodzi, prawda? W związku z czym, to na pewno południe tam. Nie. Południe nie, konserwatyzm nie, mniejszości, jedzie południowy zachód, dużo Meksykanów, Latynosów i tak dalej, zgoda, słabiej wychowa, ale też nie tak źle, jakbyśmy sądzili. Co chwila Donald Trump nam pokazywał, że nasze tradycyjne myślenie o amerykańskiej demokracji musimy odłożyć na bok, że tu coś się dzieje, czego my nie rozumiemy. Potem przyszła konwencja republikańska, rzeczywiście bardzo dziwna. Konwencja, która zawsze jest takim momentem przyklepania nominacji, a Donald Trump już miał oczywistą nominację, bo na konwencję zebrał w rezultacie prawyborów taką ilość delegatów na konwencję, którzy głosują według tego, jak w danym stanie rozłożyły się głosy poparcia na kandydatów na kandydata w danej partii, więc Trump miał nominację w zasadzie w kieszeni, ale do końca było jeszcze... Tak, elita i dziennikarska, i polityczna tak by sączyła nam w uchu, a nie wiadomo, czy ta konwencja go jednak wesprze, może tam coś. Nic takiego się nie stało. Trump otrzymał wsparcie delegatów, nie otrzymał wsparcia elit republikańskich. Otrzymał takie, właściwie republikanie wyszli z konwencji poturbowani. Tam nie było na niej, konwencja, która zawsze jest takim momentem celebrowania jedności, spójności, siły partii. Do tej pory rywalizowaliśmy o nominację, ale teraz mamy naszego nominata, on jest najlepszy, najwspanialszy. Tak. Razem dalej będziemy bić oponentów. U demokratów to było. Znacznie większy entuzjazm i taka tradycyjność tejże konwencji, mimo że tam te lewicowe głosy Sandersowców były niby wątpliwe, ale i one też zostały wprzężone w poparcie dla Hillary Clinton, więc ona wyszła silniejsza z konwencji. Donald Trump nie, bo część prominentnych republikańskich polityków albo się nie pojawiła na konwencji,
albo przemawiając na konwent, bo to jest 4 dni przemówień na różne tematy, przeważnie o partii, jaka to ona jest wspaniała i powinno być, jaki ten kandydat jest wspaniały. To czołowi republikanie, ci, którzy się pojawili, jak na przykład Paul Ryan, czyli po polsku mówiąc marszałek Sejmu, czyli marszałek Izby Reprezentantów, Speaker of the House, to jego przemówienie, tam w ogóle chyba słowo Donald Trump nie padło. On mówił o republikanach, wartościach republikańskich, o partii, a nie o Trumpie, prawda? W związku z czym Trump wyszedł poturbowany z tej konwencji, bo pokazało się wyraźnie, że republikanie mają wątpliwości, czy to jest nasz kandydat, czy to jest dobry kandydat. Hillary Clinton po swojej konwencji, która była tydzień później, wzmocniła swoją przewagę nad Trumpem, bo tuż po konwencji pomiędzy republikańską a demokratyczną oni się do siebie zbliżyli, albo nawet Trump zaczął ją wyprzedzać w ogólnonarodowych badaniach. Później Hillary Clinton wyszła na czoło 10-12% nawet. Wydawało się, że złapała coś, co nazywamy wiatrem w żagle. Amerykańskie pojęcie, amerykański termin i warto, żeby je znać. To jest momentum. Czyli wiatr w żagle, prawda? Wydawało się, że ona złapała ten wiatr w żagle, ale dzisiaj, na początku września, gdzieś ten wiatr zniknął. Osłabł. Znacznie osłabł. Ten wiatr w żagle, bo to trzeba umieć podtrzymać. To jest sztuka. Proszę Państwa, kampania amerykańska to jest rok, teraz możemy powiedzieć nawet półtora roku prawie, że pracy, 24 godziny na dobę, codziennie. Ja muszę być gotów, żeby się wypowiedzieć, żeby się uśmiechnąć, żeby się pokazać, żeby zająć stanowisko. Media społecznościowe odebrały politykom jeszcze tę ostatnią cząstkę tego czasu prywatnego, którą mieli parę godzin jeszcze, ale nawet nie prywatnego czasu, prywatnego też oczywiście, ale nawet te parę godzin na zastanowienie, co ja powiedzą. Mam odpowiedzieć, bo jeżeli coś się wydarzy teraz o godzinie 10, 11 rano, a ja zareaguję na to o 6 po południu, to tak jakbym nie zareagował. To jakbym nie zareagował, to gdzieś ty był, to ty nie jesteś gotowy, ty nie umiesz. Trump ten czas wypełni powiedzeniem czegokolwiek. Twitter, tak? Twitter, tak jest. Tak. A Hillary Clinton musi się... Znaczy ona też coś, ale on ma taką swobodę wypowiedzenia się, bo on już wielokrotnie mówił rzeczy sprzeczne. Mówił rzeczy, które... czy to o Meksykanach, mówię, że z jednej strony mówi o nich, że to są złodzieje i ten mur przenoszący choroby do Ameryki, a potem mówi, że to są wspaniale ciężko pracujący ludzie, prawda? Gdyby Hillary Clinton to powiedziała, to ta rozbieżność między A i B byłaby przedmiotem analiz. Mówi, no zaraz, no Hillary Clinton niespójna, to znaczy niewiarygodna, bo to jest właśnie choroba amerykańskiej demokracji i polityki. Jak coś powiedziałeś 20 lat temu, na początku swojej kariery, że uważasz, że małżeństwa jednopłciowe to jest zgroza i nigdy nie wesprzesz, to 20 lat później, jak będziesz się ubiegać o prezydenta i zmieniłeś zdanie, czasy się zmieniły, świat się zmienił, uwarunkowania prawne się zmieniły. Dzisiaj małżeństwa jednopłciowe są legalne w Stanach Zjednoczonych decyzją Sądu Najwyższego. To pomimo wszystko ja nie bardzo mogę zmienić pogląd. Tak jakby Amerykanie odbierają swoim politykom możliwość uczenia się w trakcie kariery politycznej. Oni mają pojawić się w polityce i utrzymać swoje stanowisko do końca. W związku z czym Donald Trump nie musi. Bo raz, że nie miał żadnej kariery politycznej. I żadnego stanowiska. W żadnej sprawie. A jeśli miał stanowisko, bo tak zarzucają, na przykład zarzucamy mu, że w sprawie aborcji jest, no bo jest republikaninem, ma do konserwatywnych wyborców, ma zyskać ich poparcie, w związku z czym musi być przeciwny aborcji. Podczas gdy w przeszłości Donald Trump był po obu stronach barykady w tej kwestii, ale nie ubiegał się o urząd, w związku z czym nie ma, więc jemu wolno poprzez to, że jest nieprzewidywalny,
że jest inny, że jest populistyczny, wybierający to wygodne, to ja powiem to dzisiaj, a potem jutro powiem coś troszkę innego na ten sam temat, właśnie z tym z tą imigracją. I myśmy mówili, to nie tak się, tak nie można prowadzić kampanii, to będzie cię kosztować, wytkną ci te różnice, ta różnica stanie się synonimem, jesteś niewiarygodny. Podczas gdy dla Donalda Trumpa ta różnica staje się synonimem, jestem wolny. Nie muszę się, nie jestem, nie mam więźniem, na sobie kajdanu, nie tak. Jestem więźniem tego, co mówiłem kiedyś. Dzisiaj mówię co innego. Donald Trump wprost mówi rzeczy, które w podręczniku znajdziemy jako podstawowa, jako prosta droga do porażki. Mówi, to co dzisiaj słyszycie, że ja mówię, to wcale nie oznacza, że tak będzie. No dla wyborcy, który mówi, tak, jak ja mam oddać głos i teorie to demokracji mówią, wybór głos, oddanie głosu to jest najważniejsza rzecz, która tworzy nas jako obywateli. Obywatelskość zasadza się na działalności politycznej. Najważniejszym działaniem wyborcy czy obywatela jest oddanie głosu. Muszę wiedzieć, na co oddaję głos. Teorię demokracji i wszyscy, większość analityków mówi, głos ma być świadomy, oparty o wiedzę na temat, co nastąpi później. Wyborcy wybierają decyzje, które padną, które zapadną po wyborach, bo kandydaci mówią im, co będą robić. Tak jest przeważnie w Europie, prawda? Ale nie tak jest w Ameryce. A Donald Trump wręcz otwartym tekstem mówi, jak będę wybrany, usłyszycie, zobaczycie coś innego. Nie martwcie się, jeśli was martwi moja arogancja, jeśli was martwi to, co mówię. Nie martwcie się, bo zobaczymy, co będzie. Może będzie coś innego. To dyskwalifikowało przed 2016 roku. W tym roku okazuje się, że to nie dyskwalifikuje w oczach przeciętnego amerykańskiego wyborcy. Który być może, my tak mówimy, no, Polska 25 lat demokracji, nasi wyborcy, przepływy elektoratu z jednej partii do drugiej, politycy zmieniają partie jak rękawiczki i to my dalej ich wspieramy. No bo nowa demokracja, nie jesteśmy jeszcze, nie mamy w genach demokracji. Nie, może zrozumienie dla instytucji demokracji nie jest takie, kultura demokratyczna nie jest zakorzeniona w nas. No, ale Ameryka, no to 230 lat, demokracji ciągłej, nieprzerwanej, no to jest wzorowe społeczeństwo. 2016 mówi, że to wcale nie jest wzorowe społeczeństwo. To są tak samo ludzie jak wszędzie indziej, którzy kierują się emocjami, wartościami i niekoniecznie racjonalnie patrzący na swoją rolę jako wyborcy, którym nie przeszkadza wyraźnie to, że nie ma konkretu im podanego w dniu 8 listopada. Bardzo dziękuję. Szkoda. Jeszcze się spotkamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.